Lubińscy policjanci zatrzymali jeden z samochodów do kontroli drogowej. Nerwowe zachowanie kierowcy wydało im się podejrzane. Postanowili to sprawdzić i przeszukać mężczyznę. Znaleźli przy nim niewielką ilość marihuany. W trakcie dalszej pracy policjanci przeszukali mieszkanie 26-letniego mieszkańca gminy Lubin. Policjanci ujawnili i zabezpieczyli środek odurzający w postaci marihuany, z którego można by było przygotować około 620 porcji tego środka. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 26-latka tymczasowy areszt. Za posiadanie narkotyków mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.